zrobiliśmy Państwu projekt uchwały w ramach, zgodnie z zapisami nowej zmian w ustawie. 13 listopada bieżącego roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz innych ustaw. W ramach tych zmian między innymi została wprowadzona zmiana w ustawie o samorządzie gminnym, której to wprowadzono zapisy dotyczące strategii miasta. Zgodnie z zapisami ustawy strategia nie jest dokumentem obligatoryjnym, jest dokumentem fakultatywnym. Niemniej, jak zapewne też Państwo wiecie, jest to dokument podstawowy przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, do dofinansowania różnych zadań, w tym przede wszystkim środków unijnych. Ustawa reguluje pewne kwestie związane ze strategią, z tym jak ona powinna wyglądać, jaki powinna mieć zakres. Między innymi odnosi się do tego, że musi być poprzedzona odpowiednią diagnozą społeczno-gospodarczo-przestrzenną, z której wnioski powinny być w strategii uwzględnione. Ponadto strategia musi być ściśle powiązana z gospodarką i gospodarką przestrzenną. To musi być ściśle ze sobą powiązane, dlatego bardzo akcentuje się w tych przepisach kwestie zagospodarowania przestrzennego i wyznaczenia kierunków do planowania przestrzennego dla gmin i nie tylko. Ponadto zgodnie z zapisami tej ustawy, co jest też nowością, musi być strategia lokalna zaopiniowana przez województwo, przez zarząd województwa. Musi być ona zgodna ze strategią województwa śląskiego, która notabene została już przyjęta przez zarząd województwa bodajże pod koniec października. Dodatkowo ustawa tutaj mówi, że właśnie prace nad strategią i zaczątek do prac nad strategią należy do kompetencji Rady Miasta, która to w ramach tak zwanego właśnie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania tego dokumentu ma ustalać podstawowe kwestie związane z pracami nad strategią. Ponadto w ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest powiedziane, w jaki sposób dokument powinien być skonsultowany, z jakimi podmiotami, między innymi taka nowość z Wodami Polskimi, z sąsiednimi gminami i z innymi grupami interesariuszy. W związku z tym my przygotowaliśmy Państwu taki projekt uchwały, dlatego że chcielibyśmy już też pracę nad strategią rozpocząć. Przedstawiliśmy Państwu harmonogram ramowy. Przewidujemy, że w ramach prac mniej więcej rok czasu powinien nam wystarczyć na to, żeby tą strategię opracować. Nie wiemy jeszcze, czy strategia nie będzie musiała być strategicznie oceniona w ramach oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. Dlatego też takie zapisy tutaj w tej uchwale się pojawiły. I myślę, to tyle. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja z takim zapytaniem, dlaczego został unieważniony przetarg na wykonanie, wyłonienie wykonawcy strategii miasta, tam była do 2027, to mamy uchwałę do 2030. Mhm. Bo tam była, nie jest rozstrzygnięty, jest anulowany przetarg. To znaczy w ramach postępowania powiedzieliśmy, że w związku z tym postępowaniem możemy zawsze to postępowanie unieważnić i po analizie ofert, tutaj nie chciałabym wchodzić w szczegóły, natomiast no, po analizie ofert uznaliśmy, że ci oferenci, takie przynajmniej ja miałam odczucie, nie do końca przeczytali, jak jest szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia. Dlatego też no, pan prezydent podjął decyzję o tym, że odstępujemy od tego postępowania, ponieważ no, nie były to dla nas oferty satysfakcjonujące, a zmiana okresu realizacji strategii właśnie jest związana z zapisami ustawy, w związku z tym, że nasza strategia ma być zgodna ze strategią województwa. Dlatego też ten czasookres po konsultacji z radcami prawnymi został zmieniony, tak żebyśmy mogli tą pozytywną opinię województwa pozyskać. Warsztaty, które mieliśmy możliwość, radni, wszyscy radni mieli możliwość
których mieli radni możliwość uczestniczenia z panem profesorem Sztando, wysoko podniosły poprzeczkę, jeśli chodzi o firmy, które ewentualnie będą wykonywały strategię, bo dosyć mocno, tak mi się wydaje, oczekiwania co do tego dokumentu wzrosły ze strony radnych, którzy w tym szkoleniu uczestniczyli. I jednakowoż cieszę się, że się prace nad strategią opóźniły, chociażby ze względu na sytuację, którą mamy obecnie, bo być może optymistycznie bylibyśmy już w połowie prac nad strategią, jakby, która do rozwoju podchodzi bardzo optymistycznie, a ostatnie wydarzenia pokazują, że być może trzeba będzie się skupić nad rozwojem w sposób taki bardziej zachowawczy, tak bym to nazwał. Dziękuję bardzo.